Cześć wszystkim, witam was na kanale DarkPixel Today. Jeśli jesteś nowy, to możesz zostawić łapkę oraz suba, jeśli ci się film spodobał, a jeśli nie, no to niestety łapkę w dół. Zrozumiem to. I dobra, co tutaj widzicie, to jest mącznik. A czego dzisiejszy film dotyczy? Dzisiejszy film dotyczy mojej karmówki oraz czym ją karmię. Więc to jest mącznik młynarek. Jak widać, to jest żuk, czyli już taki mącznik mynarek Imago. Pokażę wam teraz takiego mącznika mniejszego, czyli larwę. I larw mam już tylko dwie, ponieważ wszystkie mi się zrobiły na te żuki, ale już wam pokażę. Więc to jest larwa mącznika mynarka, wygląda ona tak. Teraz pokażę wam poczwarkę takiego mącznika, czyli na początku te żuczki składają jaja, wychodzą z nich te, a po tych są takie poczwarki i z nich się robi ten żuczek. I tak się ciągle zaokrągla. Ja wrzucam tutaj mącznika, wrzucam larwę. Dobra, teraz przejdźmy od razu, czym je karmię. Więc karmię je, daję im taką wodę w żel, daję je też mrówkom tą wodę w żelu oraz świerszczom można to dawać i skoczogonkom oraz karaczanom. Tutaj jeden z karaczanów sobie już siedzi. I co jeszcze można dawać? To jest pokarm białkowi ichtiowid, pokarm dla rybek. Jeszcze raz pokażę. I takie nasiona też można dawać, a z owoców można dawać jabłko, banana, z warzyw, marchewki. Jeszcze wróćmy do owoców, to można, najlepiej jest jeszcze też dawać ogórka. Czy warzywo? Nie wiem. Ogórka też można dawać. Więc dobra, mamy już w tyle temat z mącznikami. Przejdźmy do karaczanów. Karaczany mam w takim pudełku, będzie na pewno większe to pudełko. I co im daję do jedzenia? Wodę w żelu między innymi. I może gdzieś tutaj jest ta woda. No nie widzę, ale tam jest jeszcze jeden karaczan. I czyli sobie zjadły już tam, wypiły czy zjadły sobie tą wodę w żelu. Czyli daję im wodę w żelu, ichtiowid oraz też głównie owoce. A i jeszcze dla mączników na podłoże im zrobiłem płatki owsiane i u nich też płatki owsiane u nich też. I można dawać im też te nasiona na kiełki. No i to wszystko u karaczanów. I teraz przejdźmy sobie do skoczogonków. To akurat jest ekipa sprzątająca tak zwana. Przepraszam za ostrość. O, tutaj są skoczogonki. Jedzą one te nasiona. I tak naprawdę daje się je na klosek węgla. Daje się, rośliny jedne sobie zjadają te korzonki. I to wszystko. Daje je modliszkom. Modliszce daje karaczany. I od czasu do czasu daję też mącznika, ale w formie tej, którą mam tutaj. To wszystko w tym odcinku. Myślę, że pomogłem dużo osobom. Jeśli myślicie, że to jest fajny film, to możecie zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję na kanale. Do usłyszenia i cześć!